Siemaneczko, witam was na kolejnym odcinku z The Crew Motorfest. Dzisiaj będziemy robić sobie zajebistą playlistę, która nazywa się American Muscle. Mam nadzieję, że powalczymy. Będę grał na czwartym poziomie trudności. A czekaj, mamy tu jakieś zadanko za 15 tysięcy. Zrób zdjęcie Nissana Drift na tle kontenerów w parku przemysłowym. No to możemy podjechać. A, dobrze, że mam Nissana do driftu akurat. I mamy chyba wszystko, możemy przejść w tryb fotograficzny i zrobić na tle kontenerów. Proszę bardzo, prościzna. Za 15 tysięcy mieliśmy to zadanko, także szybciuteńko, fajna szybka kasa, to mi się podoba, ale nie chcę samochodem driftowym jechać do naszego celu. Weźmy sobie nowe Lambo. Kupiłem je w pakiecie ostatnio, było na jakiejś tam zniżce i to jest to takie torowe, ciekawe autko. Czekajcie, spróbuję tu, o. Nie, bardzo, bardzo ciekawe. Nawet nie wiem, co mi ten samochód przypomina. O, czekajcie, bo muszę powiedzieć, żeby kara mi co mi się tu zrobiło? Ja tego nie chcę. Czekaj, czekaj. X. Nie, o, do góry. Włącz odtwarzacz, ustaw znacznik. Tak, będziemy robić playlistę American Muscle. Wyjeżdżamy stąd. O kurde. Ale szybko mi się kierownicą skręca, bo wiecie, tutaj w The Crew Motorfest możecie sobie ustawić na kierownicy softlock, a to oznacza, że kiera automatycznie ustawia wam kąt skrętu do każdego pojazdu, tak jak powinno być. W grze arcade'owej to jest evenement, to się nie zdarza, a tutaj to jest. Dobra, zobaczmy sobie Lambo w środku. Zobaczcie, teraz ruchy mojej kiery są zsynchronizowane z tym, co jest w grze i ona się dokładnie tak blokuje, jak w grze widzicie. Super sprawa, naprawdę. Jedziemy. Dzisiaj będziemy jeździć sobie amerykańskimi samochodami ponoć i muscle carami głównie, czyli co? Camaro, nie? Widziałem tam na miniaturce, że jest, że są same Camaro, jest jakieś offroadowe. Mam jedno takie offroadowe Camaro, jest absolutnie zajebiste, bo ma taki fajny wygląd, ale jeszcze tam był Monster Truck. Na Monster Trucku tylko chwilę na kierce jeździłem, no i było ciekawie, da się grać. Najgorzej jest na motocyklu. Och, tego to nie lubię. O, tu mam jakiś slalom? Slalom, okej, to tym samochodem powinniśmy to zrobić. Skoro już jesteśmy na drodze, to od razu zróbmy. Nie mamy tutaj ograniczenia, jeśli chodzi o klasę, także... I ogarnięte, zajebiście. Super, tylko zaliczona, ale mi tyle wystarczy. Jak już będziemy mieli części, afiksy i te wszystkie inne takie rzeczy do robienia tych slalomów i tego wszystkiego, wtedy będziemy się bawić. A na ten moment to po prostu róbmy to, co jest w grze do zrobienia, nie? I wbijamy American Muscle. Musimy sobie obejrzeć film wprowadzający, bo jeszcze nie tykałem tej playlisty. Nie wiem, co mnie tu czeka. Unleash your wild side. Okej. Ja już widziałem pierwsze zdjęcie tego najnowszego Mustanga, który tak na marginesie jest już tutaj w Motorfeście. Pierwsze zdjęcie, jak wyjeżdżał ze zlotu motoryzacyjnego i przywalił w krawężnik. Czyli zarzuciło mu dupę. O Boże, to jest okropne, no. Nabijają się z tych amerykańskich samochodów. Nie wiem dlaczego. Muszę sobie herbatkę zalać. O, konie po betonie. Ej, bardzo mi się podobają te takie wstawki pomieszane z grą i realnym światem. Super sprawa, naprawdę. Do każdej playlisty jest oddzielnie. Mam nadzieję, że utrzymają taki poziom w następnych playlistach, jeśli będą je oczywiście robić. Byłoby dobrze. No dobra. Playlista aktywowana. Mustang Tribute. Tak.
mamy wydarzenia, które będziemy musieli sobie zrobić. No, są dość mocno rozsiane po świecie, ale damy radę. Wyczyny 7 sztuk i zadania foto 5. Dużo tych zadań foto mi się już uzbierało tak na marginesie. Dobra, mamy to. I zaczynamy. Na razie możemy sobie chyba zostać w Lambo. Jak daleko mamy jechać? 7 km. Bardzo ładnie. Dziwnie mi się tym Lambosem jedzie, powiem wam szczerze. Na tej kamerze zewnętrznej. O, mamy już skarb do znalezienia. Zobaczmy. Gdzie? Aha, w lewo. Tak? Tak. Musimy tu zjechać. Tu. Jesteśmy blisko. Tutaj? Nie, chyba w prawo. Tak. O. Fioletowy skarb! Okej, zobaczmy, co nam wypadnie. I 37 tysięcy! No tak to można żyć. Bardzo ładnie. Jedziemy sobie dalej. Kurczę, tym Lambosem 7 km to chwila. W ogóle widziałem, że ten skarb to nie jest jakby z American Muscle, właśnie z tej playlisty. Tak się zastanawiam, czy jak aktywujemy kolejne playlisty, to skarby nam się odnawiają dopiero? Trzeba będzie to rozwiązać, nie? Bo w Dekru 2 było tak, że te skarby co chwilę się pojawiały. Kurde, było jakieś zdjęcie za 22 tysiące. Dobra, Mustang GT Fastback. Zaczynamy. No, zobaczymy, jak pójdzie. O, mamy wstęp! O, to jest ten model Mustanga, który mi się najbardziej podoba z ostatnich lat. Jeździłem nim już dwukrotnie, raz w wersji convertible, a pierwszy raz w wersji ze zmienionym wydechem, takim bardzo głośnym. Są vlogi na moim kanale, Corbo Vlog, możecie sobie zobaczyć. Dobra, i na łopatkach chyba, nie? Tak, mamy na łopatkach. Widzę, że postać nie sięga po drążek zmiany biegu, więc na bank mamy zmianę na łopatkach. Mi się wydaje, że w niektórych samochodach te zegary za słabo świecą. Tutaj chyba jest w miarę okej, ale w niektórych samochodach, jak jest ciemno, to się nie świecą, mimo że przednie światła się zapalają. Także tutaj minus dla Motorfesta. Ej, postać zmienia mi ręką biegi, cholera. Dostałem wersję ze skrzynią manualną. No nie przeszkadza mi to, możemy zmieniać sobie ze sprzęgiełkiem. Nic złego. Tylko muszę pamiętać, żeby nitro używać. Widzę, że dostałem z tyłu, cholera. A, bo tu mamy takie okrążenia, okej. Dosyć taki ciasny wyścig. O miasteczku, zobaczcie. No, będzie trzeba się postarać. Widzę, że Camaro są. Ej, jak to jest? To w końcu... Ford Mustang jest muscle carem czy pony carem? I czym się różnią według was oba te nazewnictwa? Jaka jest definicja pony cara, a jaka jest definicja muscle cara? I cyk! Zajmij miejsce w top 3, ale mi się udało ukończyć na pierwszej. Okej, zrobione. No i wjeżdżamy sobie do następnego punktu. Czekaj, to tu na pewno? Czekaj, bo...
Nie to, znowu mi się źle wybrało. Las Vegas Strip, czekaj. American Muscle, nie, to dalej jeszcze. To gdzie ja tu przyjechałem? To jest coś innego. A, dobra, widzę tam. Źle zjechałem, dobra. Ty, z trójki ruszył ten samochód. Ty, on musi mieć dużo mocy. Dobra, dojeżdżamy. Czy mu się w ogóle świecą światła? On ma w ogóle tu jakieś światła, czy coś takiego? Bo coś tam mu się świeci. Okej. Dobrze. Jesteśmy na miejscu. I co my teraz będziemy... A? Nie. Tak mi jest dobrze. Gra mi sugerowała, żebym podniósł sobie poziom trudności, ale... Dla mnie to jest wyzwanie, więc jest dobrze. Dobrze, lepszy czas niż 10800. A, ja będę draga cisnął. To powinno być szybkie. Ale piękny garaż, ja bym chciał mieć taki garaż, kurde. Piękna sprawa. Dobra. Na kierownicy powinny mi te dragi pójść całkiem gładko. A, tutaj mam nitro, ale nitro mam też tu. Okej, dobrze. Ogarniemy to. Ale fajnie. Las Vegas? Nie, to nie Las Vegas. Nie jesteśmy w Decru 2. To jest Oahu. Dobrze. I gotowi? Dawaj. Okej. No dawaj, Mustang. Ale fajnie to wygląda. Podoba mi się, jak ten samochód się buja podczas palenia kapcia. Jak już tak szybko jedziemy. Chyba się udało, nie? Ty, ale niewiele brakowało. O. Dobra, i teraz musimy sobie trzy dodatkowe próby zrobić. Zróbmy sobie jeszcze jedną razem. Znaczy, właściwie dwie dodatkowe. Patrzcie, jak się super buje. Ja na to nie zwróciłem uwagi na początku, bo patrzyłem, żeby trafić w zieloną strefę. Oj, za późno. Ale fajnie to wygląda, kurczę. Aż się chce kupić tego Mustanga i zrobić go na draga. Ja mam inne samochody dragowe, ale tego jeszcze nie mam. Spoko opcja. No i pięknie. Podobało mi się. Wydajność SI, tak, bo tam mieliśmy trochę wyższy poziom, ale tylko 7000 dostaliśmy. No wiadomo, bo tutaj wiesz, szybko to poszło, nie? Chwila, moment i już drag zrobiony. Jedziemy sobie dalej. Może, gdzie mamy? 2 km. Może wybierzmy sobie jakiś taki samochód amerykański. Tutaj mamy kategoria kraj i weźmy USA, Stany Zjednoczone. I który samochód sobie wybierzemy? Mamy też motocykl, ale... Daj spokój. Chargera. Teraz jestem na etapie oglądania Dominika Toretto, najnowszych X-ów. Fast X, fast. No po prostu szybkich i wściekłych nowych oglądam, więc zrobimy sobie Dominika Toretto. O, czekaj, co on miał tutaj na masce? Miał coś takiego. O. Na początku filmu on tam ze swoim synkiem driftuje. Nie zwróciłem uwagi na grill przedni, co on tam ma. Ale trzeba przyznać, że modyfikacje w Decru Motorfest i Decru 2 błyszczą, nie? W stosunku do Forzy Horizon chociażby. Zróbmy sobie może... O, coś takiego sobie. Kurde, to jest podstawowy, okej. W porządku. Nie chcę, żeby był szeroki, felgi mogą zostać, tu mamy jeszcze takiego lustereczka. O, możemy dać wydechy z boku. Nawet trochę pasuje to, nie? Żeby dać. A dajmy sobie. Ty, nie drogie to było. Tu możemy dać z tyłu poszerzenie. Tak sobie to wygląda. I możemy dać spoiler. Ciekawe, czy będzie Daytona. Nie ma. Nie ma tego takiego spoilera w stylu Daytona. Nie szkodzi. Tylne lampy. Ale mi się to podoba. Wow. I jeszcze z tym logotypem na środku. Super. To też jest fajne. To jest jeszcze lepsze. Ale piękne. Tutaj sobie teraz wybieramy jakby wydechy oddzielnie. Zobaczymy, jakie mamy tutaj opcje. O, to jest takie ciemne, fajne. Wybierę sobie ten ciemny motyw, ale z innymi wydechami. Czy my możemy mieć wydechy i z tyłu, i z przodu? O nie, to trochę za dużo tych wydechów.
No to kurde, trochę za dużo. Czekaj, a można to jakoś, żeby nie było tutaj z tyłu? Bez sensu. Znaczy w poprzednich dekru też tak było, ale myślałem, że tutaj to zmienią, no. Co oni zrobili? Ech, cholera. Co tu najbardziej będzie nam pasować? No to może to dajmy takie. O. No to musimy w takim razie ten... tą osłonę tutaj wymienić, no jak? To nie może tak być. Mi się to nie podoba. Ja sobie wymienię wnętrze na jakieś fajne takie, dlatego że na wnętrze często się patrzę. Może nie tyle na fotele, co na kierownicę. Tutaj te wszystkie elementy. Nie chcę mieć z włókna węglowego, wolę czarne. Okej. Okay. Niedrogie były te zmiany, prawdę mówiąc. Mamy tu jeszcze jakieś kosmetyczne. Nie chcę tu szaleć i dawać jakichś takich hardkorowych rzeczy, bo Motorfest bardziej mi się kojarzy z taką poważniejszą grą i te wizualne takie rzeczy mi tu nie pasują aż tak bardzo jak do Dekru 2. Może z czasem, jak więcej czasu tutaj spędzę, to będę to ładował częściej do samochodów, ale na obecną chwilę mam takie po prostu odczucie i nie używam tych rzeczy często. Dam sobie tutaj takie sliki albo dragowe, nawet tak pasuje, nie? Możemy sobie kolor nitra zmienić, Dominik Toretto lubi używać nitra, więc damy sobie niebieskie płomienie. Możemy dać przyciemnione szyby i właściwie tyle. Tutaj jeszcze można dać na dach jakiś kogut, można dać sobie o taki napój i różne takie pierdółki, nie? Ale dobrze jest. No i jeszcze możemy sobie dać jakiś tam wzór, ale Dominik Toretto nie używa żadnych wzorów. Maksymalnie 600 możemy tu zrobić i tak sobie zróbmy jakimiś byle jakimi częściami. Nie podejrzewam, że ten samochód będzie fantastyczny. Kurde, akurat nie mam opon do niego. Zobacz. Będzie się prowadził tragicznie. Ach, no dobra, trudno. Ale mamy. Mamy Chargera Dominika Toretto. Zrobiliśmy sobie i wygląda tak. Chyba będzie pasował nam do tej playlisty. Więc jedziemy. I co myślicie, teraz używać automatu czy manuala? Dominik Toretto zawsze jeździ na manualu. Nawet teraz widziałem, że jeździł nowym Chargerem i też jeździł w manualu, więc tak zróbmy. Mamy tylko 2 km do przejechania, także... Strasznie mi się to podoba, że kierownica jest zsynchronizowana w grze z tą moją. Ale postać nie zmienia tu biegów ręcznie, szkoda trochę. O, mamy część nową. Znaczy część, skarb. Zbliżamy się. Aha. Trzeba gdzieś tu, tak? Tutaj żeśmy chyba już sobie robili zdjęcie, to było z Suprą, zdaje się. Okej, tu niebieska, nice. Tu zrobimy sobie dwie rzeczy, bo po pierwsze jest ten skarb, a po drugie jest ten smog do zebrania. To jeszcze jest z tej playlisty japońskiej, zdaje się. Okej, i zbieramy sobie skarb. No za niego trochę hajsu będzie. Tak jest. Mamy 6000 expa i 22000 kasy. Podoba mi się. Fajnie. I Denver RWD. To są takie stylizowane chyba rzeczy, nie? Tak jak tam mieliśmy stylizowany wyścig dragowy na Las Vegas. To były tam różne fajerwerki i tak dalej. Okej, okay, tutaj będziemy mieli Stunt Edition Mustanga GT Fastback z bardzo fajnym bodykitem. Oni dużo tutaj do Dekru Motorfest pododawali tych różnych bodykitów i samochody można mocno pozmieniać. Mega mi się to podoba. O, ale mi się strasznie... O, to jest genialne. Na samym początku, jak mamy jechać jakimś samochodem, mamy taką wstawkę z garażu, gdzie wybieramy sobie nasze nowe autko do jazdy. Te samochody... Fajnie by było, jakby można było zdobyć te wszystkie, którymi tutaj jeździmy w tych playlistach. Bardzo bym się cieszył. Okej, no tu już się nie wygłupiajmy chyba łopatki, nie? Aha, wyścig z czasem, okej. O, mamy 30 sekund na dojechanie.
do kolejnego punktu kontrolnego, okej. Okay. Cyk. Czyli mamy plus 20 sekund dodatkowego czasu jakby. Dobrze to rozumiem? Chyba tak. km/h. To jest prawilna prędkość. Bym się zderzył. Mało brakowało. O, coraz mniej czasu mam. Niedobrze. Trzeba się postarać. 30 sekund za każdym razem. Okej. Ale słaby hamulce ma skubaniec. Kurde, to kontrowanie. No to wyjście z zakrętu było słabe. 10 sekund. O, niedobrze. Okej, okay, dostałem 20 sekund, mimo że... A, okej. Okay. O, niedobrze, niedobrze. Zaczyna mi czasu brakować. Okej. Okay. Trzeba się skupić. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Ciasno się robi z tym czasem. Sekundy, kurde! Za każdym razem dodaje mi 20 sekund i ten czas, który będę miał dodatkowo, to jest bonus jakby, rozumiem. Dawaj, dawaj, dawaj! Wow! Ale mało brakowało! Kurde, a tak mi rzucało tym samochodem? No, to było trudne. Sami widzieliście, że ledwo co. Ledwo co. Bardzo ładnie. No, ciekawie, ciekawie się robi. Dobrze, gdzie jedziemy? O, tu zaraz obok jest. I chargerkiem. Teraz już na sekwencji sobie zmieniam, ale... No, ja tak patrzyłem zawsze... Teraz nawet patrzyłem, że tu w tym nowym chargerku Dominik sobie jechał, ścigał się z taką kulą. Nie będę wam zdradzał, jak nie oglądaliście, ale mniej więcej tak to wyglądało, że jechał sobie bardzo, bardzo szybko, jak to Dominik. No i potem patrzę, a on zmienia wszystko na drążku takim manualnym, nie? Myślę, kurde, kozak. Dobra. Orlando Smackdown. Przyjemnie mi się robi tą playlistę, bo w czasie, kiedy ją oglądacie, ja właśnie jestem w Las Vegas. Dobra, to sobie pomijamy. O, to będzie z tymi. Z...
z monsterami. Zobaczymy, jak wygląda wyścig monsterami, bo do tej pory tylko kawałeczek sobie tak jechałem. Okej, ten tunik mi się już nie podoba. Cała ta wstawka i otoczka tutaj jest spoko, ale... To nie są moje klimaty. Dobra, nie będę się wygłupiał. Na sekwencji jedziemy. O, mogę nawet skręcać kołami, zobaczcie, w tej cutscence. Wow. Ciekawe. No dobra. Mam już jakby pełną kontrolę nad samochodem. Ty, czy ja mam w tym samochodzie koła w negatywie? Tak. Powiedzcie mi to, dlaczego oni nie dadzą nam Monster Trucka w Fordzie Horizon 5? Przecież tam już jest ten Hot Wheelsowy taki. Mnie to strasznie boli, bo nim się zarypiaście jeździ. Strasznie mi się podoba. Oho, będzie hopa. Ale dziwnie. Jedy, na tylnych kołach śmiga. Ty, czemu ja ich nie mogę dogonić? O-o. A, my chyba możemy sterować tym monsterem w powietrzu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł właśnie na kierownicy jechać, bo my możemy się przewracać też w przód tymi monsterami. Przynajmniej tak było w The Crew 2. Może tutaj się coś zmieniło, ale chyba też będziemy mieli jakieś stunty, nie? Mam nadzieję, że nie teraz. O! O nie! Kurde, muszę to cofnąć. Cyk, cyk. Dobra. Trzymaj się, trzymaj. A jak w ogóle ze środka się jedzie? Ty, nie mogę ich podgonić, co oni tacy dobrzy są? Muszę być w top 3, będę musiał powtórzyć, ale na padzie chyba. Okej, spróbujmy zrobić tą przewrotkę w przód. Albo w tył, zobaczymy, jak mi będzie pasować. Tutaj akurat mamy tą dużą hopę. Okej, udało się. Spowolniło mnie to dość mocno. Ale na padzie, kurczę, jest dużo prościej. Po prostu w tych monsterach trzeba dużo skręcać, że tak powiem. Dużo obracać kierownicą. Na padzie to wiesz, maksymalny skręt w lewo, maksymalny skręt w prawo, w mgnieniu oka dosłownie. A na kierce to trzeba naprawdę dużo się namachać. No i ciężko jest kontrolować ten samochód, a on ma takie... taki płyn... nie wiem, jak to powiedzieć. Tak się buja strasznie na tej kierce. Ściganie jest trudne. Bardzo łatwo w coś przywalić, nie? A na padziku to elegancko. Od razu na samym początku, od samego początku pierwszy. Nie ma się co przejmować. Nawet sobie dwie przewrotki zrobiłem. I elegancko. Weszło. Dobra. I co my za to dostaniemy? Jakieś fajne hajsy na pewno. Trzeba. Ta playlista chyba nie będzie taka długa jak poprzednio, co robiłem. Co ja tam robiłem poprzednio? Japońską? Nie japońską, coś innego robiłem. Tak czy inaczej, tu mieliśmy jeden ten taki wyścig dragowy, on był bardzo krótki. A, offroadowe rzeczy żeśmy sobie robili, nie? O, także fajniutko tutaj idzie. Tutaj to dragowe też było dosyć szybkie. No i jedziemy sobie dalej. O, mamy aż 6 km do następnego celu. A, muszę kierownicę włączyć, bo wyłączyłem sobie do tamtego wyścigu. I cyk. Zobaczmy sobie to wnętrze, bo żeśmy sobie stunigowali. O, klasycznie wygląda. Taki sobie brązowy kolor wymyśliłem. Mamy... Ha, właśnie, w Fordzie mamy coś takiego, że jak dodajemy gazu, to nam się to z lewej strony rusza tam, nie?
A tutaj nie ma takich detali. Forza to jednak detale, nie? Czekajcie, obrócę się i zobaczymy, czy te tutaj nam się rzeczy otwierają. Okej, to nam się tylko tam otwiera i wystarczy. Ale żadnych jakichś takich dodatkowych detali. Można to lubić, można nie lubić. Mamy slalom. Niestety nie mam opon tutaj dobrych założonych, więc będzie się ślizgał samochód, no. Nie unikniemy tego. Może uda się chociaż minimalną wartość punktów zdobyć. Kurde, Dodge'u, Chargerze, halo! To nie jest chyba dobra pora dnia do robienia slalomu. I na pewno nie jest to świetny samochód do tego. Mam jeszcze inne amerykańskie w razie czego. O, skontrowałem to, jest dobrze. Zaliczyłem, tak? No a jak? Kurde, Dodge'em Chargerem? A co ja tu zrobiłem? Aha, bo nacisnąłem ten. Zmianę kamery i mi się odpaliło. Odpaliła tablica wyników. No to ładnie. Co, my już dojechaliśmy? Tak szybko? Kurczę, nie wiedziałem, że ten Dodge taki szybki jest. A jak rzuca nim? Człowieku. O ja. Jest klimacik, nie? A taki mamy efekt nitra. To pasuje do szybkich i wściekłych, co? Pasuje, no. Dobrze. Że zrobiliśmy slalom tym Chargerem, to jest aż dziwne. I mamy offroadowy samochód, znowu Mustang GT. Widzę, że same Mustangi, nie? Mieliśmy Mustanga GT Monstera, mieliśmy Dragstera. No, same Mustangi, kurde. Może tu o to właśnie chodzi, nie? No ale amerykańskie samochody to nie tylko Fordy, to przecież też Dodge, Chevrolety i tak dalej, nie? Ale co tam, damy sobie radę i z tym. Powiem szczerze, bardziej podoba mi się wersja offroadowa Camaro niż tego Mustanga. Ale dobrze jest, damy radę. I co my tu mamy? Mamy okrążenie, okej. Ta wersja Mustanga oczywiście standardowego też bardzo mi się podoba. Poznaję go po tych tylnych lampach. Chyba jeden mój znajomy jeszcze ma tego Mustanga. On ma bodajże z V6. Mówi się, że nikt nie jeździ bardziej agresywnie samochodem z V6 niż osoby, których nie stać na V8. Ciekawe, czy to prawda. Uspokój się, Mustangu! Pięć biegów mamy chyba tylko. Okej. Okay. Jakaś offroadowa skrzynia została zainstalowana. No, ciekawe. Wiecie, co jest, co mega doceniam w The Crew Motorfest w porównaniu do Forza Horizon 5? Że tu nie można robić konwersji napędu. Że jak samochód ma ten napęd na tył, to ma mieć napęd na tył i koniec. Jak ma mieć napęd na 4 koła, to ma napęd na 4 koła i koniec. Samochody z napędem na tył prowadzą się dużo trudniej i na tym cała zabawa polega. Mimo, że to jest też gra arcade'owa, nie? Tu akurat chyba mamy napęd na 4 buty. Ciężko powiedzieć, bo nie sprawdzałem nawet. Ale to już jest taka konwersja dość mocna, jakby fabryczna, nie? Ale gracz sam z siebie nie może wziąć fabrycznego Mustanga i, wiesz, przerobić go na taką offroadówkę. Można było robić to w The Crew 1. Właściwie nawet trzeba było to robić, ojej.
Ojej, kurde, ciężkie to było. Musiałem dwa razy powtarzać, żeby skończyć na trzeciej pozycji. A to jest minimum, żeby zaliczyć w ogóle te zawody. Wow, okej. I gra chciała, żebym to... Och. Dobra, dałem sobie... O nie! Przez przypadek nacisnąłem przycisk resetu. Okej, ale jak wyszedłem z wyścigu, to na szczęście mi zaliczyło. Dobrze. Mam tutaj tego zielonego ptaszka. Wszystko jest w porządeczku. Okej. Chociaż tyle. Możemy jechać dalej. Tutaj przy okazji mamy do zrobienia ucieczkę, ale ja już ją zaliczyłem, więc nie ma nic strasznego. Możemy sobie ją przejechać. Może dostaniemy jakąś dodatkową gotówkę. Chyba bardzo mało, nie? O, charger! Ciężko mi się bardzo kontruje na kierownicy samochody. Jak one wpadają w poślizg, no to jest naprawdę ciężko. O, fotoradar sobie zrobię. Proszę bardzo, zaliczony. Jestem 26-tysięczny. To niezbyt dobrze, ale dostałem 750 dolców. Zawsze coś. A my sobie już dojechaliśmy do Palm Spring Riot. Co to może być? Jak będzie coś offroadowego, to chyba od razu biorę pada. Chyba nie będzie offroadowe, to dobrze. GT500 obrzasku będziemy jechać. No, zobaczymy, co nam się tym razem trafi. I naszym celem jest zająć miejsce w top 3. Do dyspozycji mamy pomarańczowy samochód. GT500. Oh yeah. No to lecimy. O, czekaj, to ja będę tutaj z biegu startował? Nie wiem, który bieg mam ustawić. Speed limit 50. Nie, dobra. Od zera, jest ok. Tu to jaki challenger z jakimiś światłami. O, fajnie to wygląda. No to let's go. Ej, no bieg, kurde, przecież miałem wbity. Ech. Coś czuję tu siedmiobiegową skrzynię. Zaraz zobaczymy. Oj, 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 nie tak. Nie no, chyba szósteczka jest. Nie skrzywdziliby mnie siedmiobiegową skrzynią. Kurde, 7 biegów, cholera. Gdzie tutaj zjechali? Zobaczcie. Na lewą i na prawą stronę przeciwnicy zjechali. Co jest? Okej. O, czekaj. Aha, dobrze, już myślałem, że na offroad zjedziemy. Dawaj, 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 dawaj go. No teraz to lepiej pójdzie. Najgorzej to jak właśnie zarzuci dupę. Wtedy nie wiadomo, co z kierownicą zrobić. W Fordzie jeszcze jestem jako tako w stanie to opanować, ale tutaj totalna losowość. Gdzie on ma ty? Gdzie on ma wydechy? W lampach? Co jest? Ty, ej, patrz. Ktoś tam jest na checkpointie. Jakiś samochód stoi. Co jest z tą grą? Właśnie kontrowanie. A, kierownica reaguje z jakimś ogromnym opóźnieniem. Muszę sam skręcić. Nie wiem, co mam zrobić podczas kontrolowania. To jest takie dziwne. Wszędzie, w Assetto Corsie, w Forzie, którejkolwiek, nawet w KarX Drift Racing, to kontrolowanie jest normalne. Tutaj, nie wiem, jakbym grał w Farming Simulator. Zero jakiegoś force feedbacku. Dlatego się boję tej playlisty z driftowaniem. To będzie, no to będzie, to może być szok. Zobaczymy, kurde.
Oj, chyba będę musiał powtórzyć, kurde. Właśnie byłem sobie na Reddicie, szukałem jakiegoś rozwiązania na temat tej obsługi kierownic i okazało się, że nie tylko ja mam takie problemy z prowadzeniem auta. To znaczy, jeśli chodzi o samo prowadzenie auta, wiecie, ten force feedback, jest wszystko w porządku. Problem zaczyna się wtedy, kiedy masz kontrolować auto i wtedy dzieją się z kierownicą mega dziwne rzeczy, niewytłumaczalne wręcz. Ciężko jest jakby wyczuć jakokolwiek samochód. Dlatego ja na obecną chwilę, żeby jak najmniej było tych takich problemów z wchodzeniem w poślizg i tak dalej, włączyłem sobie kontrolę trakcji i będę sobie normalnie jeździł te wyścigi na kierownicy. Natomiast kiedy będzie playlista z driftowaniem, to niestety, ale będę musiał chyba grać na padzie, no bo nie widzę sposobu, żeby to obejść. I te osoby pisały dokładnie to, co ja mówię wam, czyli przede wszystkim driftowanie jest praktycznie niemożliwe na kierownicy, jeśli nie stuningujesz sobie samochodu, bo jeśli jakoś tam sobie stuningujesz samochód, czyli dasz fabryczne opony, które się najmocniej ślizgają, plus zmniejszysz tam w ustawieniach zaawansowanych przyczepność i tak dalej, trochę tam potuningujesz ten samochód, to wtedy jako tako da się driftować, co zresztą wam pokazywałem na kilka odcinków wstecz o The Crew Motorfest. Natomiast jeśli będziemy robić playlistę, gdzie będziemy dostawać, tak jak tutaj, samochody już pretuningowane, no to nie będę miał jak ich dostosować, nie? Więc problem automatycznie pojawi się znowu. Więc teraz widzicie, sobie dodaję gaz po prostu do końca przy wyjściu z zakrętu i nie przejmuję się kompletnie niczym. No i tak będziemy sobie grać, zwłaszcza samochody amerykańskie, takie jak ten GT500. No i ja mam jeszcze ten problem, który wam chyba też ostatnio wspominałem, że jak dodaję gazu do połowy, to dopiero od połowy gazu gdzieś tak mi łapie, zaczyna samochód mi w grze przyspieszać, nie? Początkowo myślałem, że mam martwe strefy poustawiane jakoś tam źle, nie? Ale patrzę, że w Fordzie wszystko działa normalnie i w grze tutaj mam wszystko powyłączane, te martwe strefy i tak dalej, nie? Więc no nie wiem. Także na razie sobie gram na tej kontroli trakcji i powiem ci, że no, sami zobaczcie zresztą, nie? Jestem cały czas na przedzie, a wcześniej ciężko było mi się utrzymać. Nie dlatego, że tam jakoś jeździłem gorzej, tylko dlatego, że jak samochód wpadał w poślizg, to automatycznie traciłem kilka pozycji, nie? Bo nie dało się jak, no nie ma jak. Tak myślę, że może tym chargerem na manualu. Nie wiem, nie mogę się zdecydować. Manual czy nie manual? Jednak te starsze takie amerykańskie samochody kojarzą mi się z automatami. No, ale ja wiem. Tutaj też babiczka nam nie zmienia biegów chyba, nie? Tak, mamy tutaj na tej ręce takiej, na takiej rączce do zmiany. Co my tutaj mamy? Ukończ 5 razy fotoradar, przekraczając docelową prędkość o 100 km na godzinę. To chargerem tego nie zrobimy. Nie. Nie ma szans. Zobaczcie, tutaj cały czas się świeci kontrola trakcji, nawet na trzecim biegu teraz. O, mamy chyba... Tak, mamy kolejny skarb do odnalezienia. Prawo, lewo? Lewo, spróbujmy. O, zgadłem! Ej, znowu w tym samym miejscu, kurde, przecież ja tu niedawno odbierałem. Okej, okay, mogę tu odbierać cały czas, nie ma problemu. Ej, chyba żeśmy, nie wiem, przed chwilą odbierali tutaj. 22 tysiące znowu, człowieku. O, właśnie widzę, że dostałem opony do chargera. Dobrze, to się przyda. Ulepsz i oponki. Cyk! No i teraz to my będziemy jeździć. O, zobaczcie, przy okazji te staty na prowadzenie. Siła boczna, widzicie? Tam się zmienia trochę. Dzięki temu, żeśmy te opony wrzucili lepsze. Fioletowe części nic tam nie zmieniają, tylko po prostu zmieniają się afiksy tych części. Są jakby tam mocniejsze i dodatkowe tam afiksy się pojawiają. Dobra,
Jedziemy sobie dalej, 2 km mamy. Tutaj mamy obok Denver, żeśmy sobie już robili. A powoli zbliżamy się ku końcowi tej playlisty, coś mam takie przeczucie. W każdej chwili zresztą moglibyśmy sobie to sprawdzić, ale niech to będzie dla mnie taka niespodzianka. Oho, no to zobaczymy teraz co będzie. Znowu mamy offroadowe zawody. I znowu mamy tego Mustanga, który ciężko mi się jeździło na offroadzie. Ale, o nie, to jest inny już. A może ten sam? Nie, dobra, to jest ten sam, tylko inny kolorek ma, okej. I tym razem mam włączoną kontrolę trakcji, także powinno być spoczka. Zobaczymy. Ale dziwne ma to zawieszenie z tyłu, kurde, nie tak pusto tam jakby. Dobra, i patrzcie teraz, jak się będzie kontrola trakcji cały czas świecić podczas wyścigu. No kurde, nie świeci się cały czas, dziwne. Może od razu złapał trakcję? Niemożliwe. Przecież to Mustang jest, halo. Okay. Tutaj jesteśmy pod wulkanem. Ja tak tylko raz byłem na tym wulkanie jeszcze w wersji beta Motorfesta. Potem ani razu już tam nie pojechałem praktycznie. Nie było po co tak naprawdę. Jest co robić póki co w Motorfeście. Jak będzie tam jakieś ważniejsze zadanie, to wtedy się tam wybierzemy. Może nie wiem, może teraz, zaraz pojedziemy. Zobaczymy. Fajnie podskakuje ta fura. Spróbuję na kamerze. Ta jest bardzo dobra kamerka do jazdy, dlatego że kokpit trochę blokuje jednak widok, nie? O, teraz się dużo lepiej jeździ. Dużo lepiej. Trochę tam pokontruję, ale w granicach normy jest dobrze. Dawaj tą metę szybko. Oby to była meta zaraz. Ledwo co tutaj daje radę, naprawdę. Już trzeci raz powtarzam. Strasznie ciężko na kierce. Dawaj, dawaj, nitro, 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 nitro. Dawaj. Nie, nie wyprzedzaj. Nie przed metą, kuziła. Dawaj. Idź pan. Trzeba robić wszystko, żeby tylko dupy nie zarzuciło, bo jest taki dramat na kierce. Mam nadzieję, że to poprawią, kurde. Naprawdę, jest ultra ciężko, ale udało się, chociaż tą trzecią pozycję. Mega, mega ciężko, mówię wam. Dobra, 2 km mamy do następnych zawodów. Renault Roar. Mamy takie coś do zrobienia. No, ciekawe co to będzie. Aha, tu mam 4 biegi tylko, kurde. Strasznie, strasznie. Te offroady, monstery były trudne. Właściwie wszędzie tam, gdzie samochód może wejść łatwo w poślizg. Czyli tam widzieliście, jechaliśmy po takim błocie. No, jest mega ciężko na kierce. Uła. Nie wiem, czy na innych kierownicach, na przykład na jakichś Trustmasterach, czy jest inaczej. Może to jest kwestia jakichś sterowników, czy coś. No, ale nie jest różowo, na pewno. Dobra, jesteśmy sobie na miejscu, zajeżdżamy. Co nas tutaj złego czeka? Mam nadzieję, że asfalt tym razem, tak. Mamy jakieś spoilery, mamy włączoną kontrolę trakcji. Powinno być dobrze. GT500 Tribute Edition. Myślę, że będzie ok. Ale fajny. Tak, to jest może jakaś wersja torowa? Nie, chyba jeszcze nie. Chociaż może. Nie no, te wersje torowe to są takie super obniżone i w ogóle. To jeszcze chyba jest Street klasa 2. Zdaje się, że tak.
to let's go. Teraz pójdzie mi dobrze, obiecuję. Aha, bo na łopatkach będziemy sobie grać, nie? Pewnie, że tak. To już powinien być tego typu samochód. Nie jakiś tam manual ze sprzęgłem. Proszę bardzo, kontrola trakcji, startuje ze wszystkimi, wow. Zakręty, a proszę bardzo. Też tak ciemno jest, nie? W grze. Bardzo się cieszę. Jakby wam to powiedzieć. W momencie, kiedy oglądacie ten odcinek, to już ten monitor mam, ale w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, to czekam na monitor, który jutro mi przyjdzie. I będzie to 34-calowy monitor tutaj do mojego stanowiska. O proporcjach 21:9 i rozdzielczości 3440x1440. W zasadzie teraz też gram na monitorze o proporcjach 21:9, co zresztą widzicie, że obraz jest taki szerszy, nie? Ale jest to monitor 25-calowy i powiem wam, że całkiem nieźle mi się na nim gra. Jest taki kompaktowy, to jest zresztą monitor, który był moim pierwszym monitorem do stanowiska. Potem przesiadłem się na rozdzielczość tą taką bardziej kwadratową, 16:9. Teraz będę miał taki monitor, który będzie dodatkowo lekko zakrzywiony. Będzie mnie tak otaczał dookoła, nie? Jeśli chodzi o pole widzenia w grach, to będę miał dokładnie takie samo jak teraz. Ono jest szersze niż te proporcje 16:9. Ale będę miał wszystko większe, nie? Ale powiem wam, że mimo, że ten monitor jest może taki mały, to idzie się wczuć w grę. Pamiętam, że jak zmieniłem właśnie ten monitor na 32-calowy 16:9, pamiętam, że dużo lepiej mi się driftowało, dużo bardziej lepiej byłem w stanie wyczuć samochód. Łatwiej było mi się wczuć. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Dobra, cofamy, cofamy, cofamy. Za szybko tu przed zakrętem. Mam te linie pomocnicze na hamowanie wyłączone. Wyłączyłem je już jakiś czas temu, ale dobrze na nich jest grać, jak jeszcze się nie zna całej mapy dobrze. Nie, bo czasami jest taki zakręt, że o, wezmę go, a okazuje się, że jest za ciasny. Mimo wszystko te linie pomocnicze na hamowanie czasami też źle pokazywały i się bugowały tutaj w The Crew Motorfest. Co zresztą doznałem w wyścigach Grand Race. No teraz to idzie, kontrola trakcji, mamy taki samochód, wiesz, super przyczepny. Jest dobrze. Tak, to ja mogę grać. Możesz ty. O właśnie, a co się stanie, jak będziemy mieli do tej playlisty driftowej włączoną kontrolę trakcji? Czy ona automatycznie nam się wyłączy, czy jak to będzie, nie? Ciekawe. Ale ładne zegary ma ten samochód, wow. Podobają mi się. Jeździłem już nowym Mustangiem, który ma... Miał takie też elektroniczne zegary, ale trochę inne. I te mi się bardziej podobają niż w tamtym Mustangu. To jest już poliftowy model. Jechałem takim Mustangiem bez dachu. A jak jesteśmy na mecie, chyba nie możemy dodawać gazu, nie? Okej, zrobiliśmy sobie... Pyk, odbieramy nagrody i jedziemy sobie dalej. Czy to już będzie koniec? Detroit Finisher. American Muscle. Jeszcze. A, już wiem, dlaczego w tej playliście jest są cały czas Mustangi, bo to się nazywa Mustang Tribute. O, też kawałeczek musimy sobie przejechać. Nie jakiś duży, bo to już jest zaraz obok. Kurde, to nitro w tej grze jest tak potężne. Szybko się kończy, nie? Ale potęga jest. O! Ruch uliczny.
O, a tutaj co mamy? Playlista Dream Cars. Supercar Blondie. Okay. O, to będzie dobra playlista. Widzieliście, co ta babiczka czasami pokazuje, nie? Takie... No szkurda, ten co? Myślałem, że skręci w lewo. Co za gość. Ona recenzuje takie samochody i koncepcyjne, i takie naprawdę mega, mega rzadkie, ale przede wszystkim legendarnie egzotyczne. Okej. Mustang Boss 429. Tutaj chyba, no właśnie, nie wiem, czy znowu manual ze sprzęgłem próbujemy? Co, patrzymy. Jest. A wiecie co, chyba to będzie ostatni wyścig, bo już żeśmy wszystkimi tymi samochodami tutaj dookoła śmigali w tym garażu, nie? To już będzie chyba ostatnia opcja. Potem jedziemy odebrać nagrodę. Ciekawe, co będzie, co to będzie za nagroda. Tak, same takie starsze autka. Co powiecie na kamerę z kokpitu? Ale ładne auto, wow. Fajnie to wygląda. O, ale fajna kierownica, wow. Nie, no coś tam postać zmienia tą ręką. To będzie manual w takim razie ze sprzęgłem może. No, a wracając do tego monitora, bardzo się cieszę, jestem podjarany dzisiaj. Mam nadzieję, że kurier przyjedzie już z samego ranka, bo może następny odcinek, następną playlistę nagram już na nowym monitorku. Bardzo bym chciał. O kurde, tu 4 biegi są. Cholera. Myślałem, że ta piąteczka jeszcze będzie. Tutaj tak samo jak w Chargerku. Ale dźwięk ma fajny, nie? O nie, pod sam koniec, kurde. Czemu mi to zrobiłeś, Mustangu Bosie? Jest, skończyliśmy. Tak, osiągnąłem pierwszą pozycję. Ciekawe, czy za to jest jakiś taki bonus. Nie zwracałem na to w sumie uwagi. Ale coś czuję. O, 12 tysięcy. 13 ESP wyłączone, tylko za to bonus dostałem, bo nie mam teraz. Tylko ESP mam wyłączone. Także tylko taki bonusik dostaję 3%. No, ABS jest jednak dla mnie ważny. Czy to będzie koniec? Właśnie tak patrzę, że. Bardzo możliwe, bo tam się nie pokazało coś konkretnego. Zaraz zobaczymy. Kara nie mówi mi. Bo może wyłączyłem napisy? Czekaj, ja chyba wyłączyłem napisy. Tak, ja ostatnio coś tam grzebałem w opcjach i mogłem wyłączyć dźwięk. Napisy wyłączone, okej. I Kara chyba też. Głosy, okej. O nie, niedobrze. Karę wyłączyłem, tak. A czy fajnie się bez kary jeździ? Ale ona też jakoś tam mocno nie przeszkadza. Dobra, bo... As much as Jim would have liked to stick around, his expertise and passion are already requested elsewhere. But he left a special note for you. Aha! Never thought riding passenger could be this much fun. Keep on rocking. P.S. Hope you'll dig the souvenir. Aha, czyli prezent, dobrze. Okej, a propos prezentu, to mamy tutaj jakiś skarb do ogarnięcia. Lewo czy prawo? Pojadę w lewo. Nie, w prawo.
prawo, gdzieś w to miasteczko trzeba sobie wjechać i przy okazji odbierzemy sobie nasz kolejny prezent. Nawet nie spojrzałem, co to dokładnie będzie. Także jestem ciekawy. Okej, tutaj już na bank odbierałem skarb. Jest pod tą szopą. To one się respią w tych samych miejscach, moi drodzy. Nie, czekaj, nie pod tą szopą. Ale gdzieś tu, no. Okej. Będzie tutaj. No. Tu. Cyk. Niebieski, na bank tu odbierałem. Ciekawe, czy jest już mapka na sieci, która pokazuje wszystkie te miejsca dokładnie, bo w Dekru 2 stworzenie takiej mapki było praktycznie niemożliwe, ale tutaj jest już to całkiem realne, nie? No, trzeba będzie takiej mapki poszukać, już niedługo pewnie gdzieś w sieci się pojawi. Tak, jesteśmy sobie na miejscu i zabieramy naszą nagrodę. Czy ktoś mi tu zaspoilerował właśnie tym samochodem niebieskim tam, co się kręcił? Co to jest? Czy to będzie ten GT500 stunigowany na maksa? Tak, już widzę po spoilerze. Jest. Fajnie. Bam. No i tutaj, żeby zdobyć samochód, to naprawdę trzeba się postarać, nie? Robiliśmy sobie godzinkę tą playlistę. Ale nie śpieszyłem się jakoś, można było, wiesz, zamiast dojeżdżać sobie tam gdzieś do celu, to użyć samolotu czy czegoś, nie? Ja tak lubię sobie powoli tak wczuwać się, przenieść się gdzieś myślami. Jakoś mi się tak fajniej gra. Okej. Okay. Dobrze, zrobiliśmy 75 tysięcy, dostaliśmy dodatkowo. I mamy kolejną playlistę, to będzie playlista Porsche. O, tutaj w sumie widać nagrodę już od razu. Zaspoilerowali mi. Okej. Ja bym chciał się tylko dowiedzieć, czy za zrobienie tej playlisty Lamborghini dostaniemy Lamborghini Revuelto. Bo ten samochód chciałem sobie ostatnio kupić. O, amerykańska rakieta. Osiągnij prędkość 350 w trybie swobodnej jazdy. Należy wykonać przy użyciu Shelby. Okej, nie ma problemu. Nie ma problemu. Bardzo prosto. To tak. Damy sobie tu częściory jakieś fajne. Cyk, 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 cyk. No i teraz to tak. A możemy coś zmienić? Nie. Tylko kosmetyczne rzeczy możemy sobie tutaj dobrać. Ja bym dał tylko takie szersze opony. Niekoniecznie chodzi mi o to, żeby tu były jakieś takie, wiesz, fantastyczne czy coś. Jakieś takie torowe, szerokie. Są tutaj też takie do wyboru. Tak, żeby był ładny spasik z tyłu. Może nie te. One nie są torowe typowo. To już nam się zaczynają takie szalone raczej. Nie? A może coś takiego? Tak, tamte wyglądają ciekawie. Czekaj, co? Ja coś ukończyłem. Amerykańska guma? Ło? Poważnie? To było takie wyzwanie? Ciekawe. Nawet nie wiedziałem. Jedziemy. Patrzcie, jak nam się tam nabija. A lot of fun making this next playlist. One clue, it centers on one of the most famous car models of all time. I proszę bardzo, mamy. Kolejna kasiorka, bardzo proste to było, ale z tymi kołami to nie wiem, co ja tam zrobiłem. Dałem jakieś amerykańskie opony i mi się to wykonało. Okej, okay, może być. I następna playlista to będzie playlista Porsche. Cieszę się. Ciekawe, co tam nam powymyślali. Jakie samochody, jakimi samochodami będziemy śmigać. No ale to już sobie zobaczymy w następnym odcinku, na który oczywiście was zapraszam. A tymczasem trzymajcie się. Na razie. Hejas.